Witam wszystkich serdecznie na kanał Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Ksywa Maxiu. Czy jakoś tak, słuchajcie. Witam ponownie na moim kanale. Serdecznie wszystkich oczywiście pozdrawiam. Serdecznie od razu wszystkim dziękuję. Wszystkim dziękuję za to, że w ogóle mnie oglądacie, że mnie lajkujecie, subskrybujecie. I tak dalej, i tak dalej. To jest taka, słuchajcie, to jest coś, co jeżeli chodzi o moją skromną, słuchajcie, osobę, daje naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. Jeżeli twórczość jest nagradzana czymkolwiek, jakkolwiek, to już w ogóle jest, słuchajcie, totalna masakra. Ja bym chciał dzisiaj wszystkich serdecznie zaprosić na mój nowo otwarty mojego fejsa, Facebook. Tam otworzyłem, bo już wszyscy mi tak, że tak powiem, mówią, marudzą, ględzą, że nie masz i nie masz. Wszyscy mają, a ty nie masz. Więc stwierdziłem, cholera, to jeśli inni mają, ja nie mam, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. A więc sobie po prostu tworzę Facebooka dla moich, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, słuchajcie, fanów. No bo ci, co mnie oglądają, to tam chyba jakimiś tam fanami delikatnymi są. Jeżeli ja oglądam jakiegoś youtubera, no to lubię go po prostu oglądać. A więc stwierdziłem, słuchajcie, że swojego fanpage'a założę, mojego kanału, i założyłem. Zapraszam go serdecznie, pod każdym teraz filmikiem będzie taki link z możliwością po prostu przeniesienia się na mojego fanpage'a. Fajnie by było, gdybyście tam po prostu zaczęli komentować fajne jakieś pomysły. Jeżeli macie jakieś fajne filmiki, zdjęcia dotyczące gier i nie tylko gier, jakieś ciekawe, interesujące, śmiało udostępniajcie, walcie tam na tego fanpage'a. No i tyle, słuchajcie. Chciałbym jeszcze wszystkich serdecznie zaprosić. Właśnie to jest ten temat, który chciałem poruszyć, bo to bardzo mnie, tak że tak powiem, zastanawia, jak to w ogóle jest, słuchajcie. No bo nie oszukujmy się, dla niektórych youtuberów, może nie jest ich zbyt dużo, ale też pewnie nie jest ich zbyt mało. Są youtuberzy, słuchajcie, którzy nakręcają, bo to jest dla nich tam jakieś hobby, zainteresowanie, spełnienie jakichś tam swoich, słuchajcie, ambicjonalnych spraw. Dla niektórych jest to frajda, przyjemność, robienie coś i dzielenia się z wami, widzami, ze mną też, bo przecież ja też oglądam. No. I jest takie coś, słuchajcie, jak donate. O tym dowiedziałem się naprawdę niedawno, więc ja naprawdę o tym kompletnie nie mogę nic powiedzieć, bo się po prostu na tym się po prostu nie znam. Muszę się bliżej temu przyjrzeć, dowiedzieć, zobaczyć, jak to w ogóle działa i tak dalej. Ale też na moich filmikach, pod moimi filmikami, tam w opisie też jest coś takiego jak donate, słuchajcie. A więc coś, co pozwoli youtuberowi, nie wiem. No bo właśnie nie wiem, po co te donaty się zbiera, słuchajcie. Znaczy wiem ogólnie, po co niektórzy zbierają, tak naprawdę nie wiem, po cholerę innym, którzy mają też sporo kasy z samych filmików na swoich kanałach. Uważam, słuchajcie, że czy na YouTube można w ogóle zarobić? To jest pytanie, słuchajcie, zasadnicze, które sobie zadawałem przez 2 lata. Posiłkowałem się nie tylko filmikami tutaj z naszego podwórka, youtuberzy, którzy niektórzy robią czasami takie filmiki, właśnie dzielą się swoimi informacjami, przemyśleniami, chociaż ja naprawdę tak de facto tam do końca nikim nie wierzę, bo o pieniądzach się nie rozmawia, prawda? Taka jest teoria. Natomiast ja uważam, że youtuber, który tylko i wyłącznie zarabia dzięki temu, że widzowie go oglądają, to też by mógł po prostu im powiedzieć po prostu, ile z tego po prostu ma. Natomiast tego nie ma. A szkoda. Co ja w ogóle, do czego ja dążę? Kurwa. Słuchajcie, jestem potwornie zmęczony w robocie dzisiaj. Ciężka dzisiaj była. Ciężki był dzisiaj dzień. Aha, wracając do tych właśnie donate'ów, słuchajcie. Ale są też youtuberzy, którzy kompletnie tego, słuchajcie, którzy dają filmiki po prostu, żeby tylko dać, bo od razu chcą mieć z tego pieniądze. Fajnie jest, jak z naszego hobby, które robimy,
jest jakieś coś fajnego, z tego się ma, na przykład pieniążki. Nie oszukujmy się, bez pieniędzy w tym świecie i w tych czasach żyć zbyt długo byśmy nie pożyli. A więc są pieniądze, dzięki nimi żyjemy, funkcjonujemy, cieszymy się, ale też dość często niektórzy też płaczą, tak, przez te pieniądze, bo ich nie ma na przykład. Też tak się zdarza. Ale do czego zmierzam, słuchajcie? Ja wszystkich ogólnie zachęcam, naprawdę zachęcam, sam to robię, do wysyłania tych donate'ów, a więc do wspomagania takich młodych twórców, którzy dopiero to zaczynają na tym YouTubie, bo to naprawdę na YouTubie nie da się zarobić, słuchajcie. Przynajmniej na samym początku, jak już masz tam z 10 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy subów i filmiki są oglądane, to już tam jakieś pieniążki z tego są. Ja, słuchajcie, mam już swój kanał ile? Od 2015 roku założyłem, to jest już 2 lata. I zarobiłem tak naprawdę, słuchajcie, 200 zł. 200 zł. Dużo, mało. Nie mnie to oceniać, słuchajcie, ale dzięki Wam zarobiłem 200 zł. Natomiast ich nie wypłacam, bo tam sobie ustawiłem w tym AdSense, że dopiero tam powyżej jakiejś tam kwoty ustalonej, od góry to chyba nawet jest 500 zł, więc dopiero jak 500 zł mi wybije, dopiero mi oni tam wyślą na konto. Przynajmniej mam taką nadzieję. A więc tak to, słuchajcie, o Jezus, bo uderzyłem się o mikrofon. I tak to tu, słuchajcie, mniej więcej wygląda, a więc też fajnie jest, na przykład jak te, jak widzowie, którzy mogą, tymi donate'ami, słuchajcie, takich swoich youtuberów tam zasilają. Ja zakładając te donate'y na takiej stronce z donate'ami właśnie, jest coś takiego, że tam możesz SMS-y wysyłać PayPalem, przelewy i tak dalej, i tak dalej. I tam widziałem, że taka funkcja, ile tam minimum trzeba wpłacić, żeby to w ogóle jakiś miało sens. Tam chyba jest nawet złotówka z tego, co kojarzę, a więc uważam, że będzie tą złotóweczkę na swojego youtubera po prostu no warto wydać SMS-em. Wydajemy to naprawdę na głupoty tymi SMS-ami. Jakieś kurwa gierki, chujki, mułki. A tak naprawdę można po prostu youtubera wspomóc. Na rozwój oczywiście kanału, tak? Bo na swoje prywatne jakieś tam rzeczy, no to już niech po prostu ostro zapierdala. No nikt nie będzie kurwa chłopa utrzymywał, prawda? Czy on jest kurwa youtuberem, czy nie wiem, czy kimś innym. A więc ja tak naprawdę też wysyłam te SMS-y, ale mówię tylko dla tych, którzy faktycznie tego potrzebują i gdzie wiem, że te faktycznie pieniądze będą na pewne sprawy przeznaczone, na które po prostu sam youtuber mówi, że za te pieniądze sobie tam coś kupi. Taki przykład naprawdę jest mój przyjaciel, serdeczny, prosty gra. Jeśli go nie kojarzycie, to wejdźcie na jego kanał, jest... Opa, pa, 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 pa. Jest, słuchajcie, na mojej stronce, tam do niego link. On sobie zbierał, słuchajcie, na monitor. Kurwa, i uzbierał. Szczerze, ja byłem z niego cholernie dumny. Uzbierał, pokazał, że kupił. I to jest, słuchajcie, zajebiste. To jest zajebiste. A więc ja wszystkich ogólnie serdecznie zachęcam do tego, żeby te donaty, wsparcie minimalne dla swoich youtuberów po prostu wydawać, no bo to złotówka was nie zbawi, a kurwa radość youtubera naprawdę jest nieoceniona, nawet wiem sam po sobie. Jak dostałem pierwszą złotóweczkę, to myślałem, że kurwa, nie wiem, orgazmu dostanę, bo to po prostu jest fajne uczucie i taki kop do tego, by tworzyć te filmiki, słuchajcie, jeszcze więcej, jeszcze lepsze, żeby inwestować też technologicznie i technicznie w swój kanał, tak? Ja niedługo już tutaj mówię, to nam pieniążki sobie i nam teraz zbieram na mikrofon taki jakiś fajny, zbieram już też na nowy komputer, green screena chcę sobie w końcu jakiegoś profesjonalnego zrobić, ale to wszystko mówię, to wszystko finansa, finanse, finanse, jeszcze raz finanse, kurwa, jebane pieniądze, money, kurwa, skąd je brać, się pytam, no chuja pana, może mi się w kurwiu zirytował, pieniądze. Tak jakby z pieniędzy to by kurwa żyć nie można było. No ale chuj, nie można, no nie można. A więc tak, no. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. A więc serdecznie wszystkich zachęcam do finansowania swoich ulubionych youtuberów. To naprawdę kurwa nic nie kosztuje, zajmuje dosłownie ile? 2 minutki, nawet nie. A youtuber będzie kurwa mega szczęśliwy. Ja sobie zdaję sprawę, słuchajcie, że donate tak naprawdę to, co ja zauważyłem,
sprawdzają się przy live streamach, lecz też trzeba wiedzieć, że nie każdy ten live stream potrafi, nie każdy ten live stream może przez ograniczenia techniczne, technologiczne, takim jakim jest zjebany kurwa internet. Tutaj gdzie ja mieszkam, słuchajcie, to kurwa jedyna telekomunikacja, znaczy no Orange, tak, Orange tutaj ma maksymalna prędkość do 20 mega. Czasami mam kurwa 11 przy dobrych wiatrach. Już nie mówiąc o uploadzie, który jest po prostu, no nie wiem, chyba 1 mega. To co się dowiedziałem, to po prostu trzeba mieć minimum chyba 5, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I wtedy wiadomo, no, na live streamie te donaty, tam te wszystkie informacje na tych kurwa filmikach, kto wpłacił, ile wpłacił, to wszystko jest naprawdę zajebiste, fajne. Dlatego też no, taki youtuber na przykład jak ja, który nie ma live streamów i raczej na razie przynajmniej ich mieć nie będzie, no kurwa, no musi się wspomagać, słuchajcie, takimi do chuja pana dziwnymi rzeczami właśnie, jak po prostu zachęcać was do tego, żebyście po prostu wsparli. A więc wspierajcie, jeśli możecie. I do następnego, słuchajcie, właśnie podjeżdżam pod domek. Idę do swojej, kurwa, żony przyszłej. No i tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia, usłyszenia niebawem na moim kanale. Lajkujcie, komentujcie, a będzie wam wynagrodzone. I to mówię teraz całkiem poważnie. A więc co? Hejo! Trzymajcie się. To mówił mój, o kurwa, przyjaciel. Trzymajmy się rajem. Nie, to było? Trzymajmy się ramy i spierdalajmy. O kurwa, wjechałem. Ha! Sukces. Wiktoria. Ino. Pozdrawiam. Papa. Elo. Trzymajcie się.